Jakiej relacji on z Tobą pragnie? Witam serdecznie, kochani Państwo, na dzisiejszej wróżbie z kart Tarota i Lenormanda. Jak widzicie, mamy dzisiaj dwie grupy i zobaczymy sobie, co te dwie różne talie pokażą. Możecie wybrać sobie według upodobania. Jeśli wolicie kartę Tarota, to jest grupa pierwsza, ta talia. I jeśli wolicie karty Lenormanda, to jest druga grupa, ta talia. Lub macie też przedmiot tutaj, taki jak obelisk kwarcu różowego, grupa pierwsza. I obelisk kwarcu górskiego, grupa druga. Także wybierzcie sobie po talii kart lub po przedmiocie, który Wam bardziej odpowiada. Oczywiście zapraszam również, kochani Państwo, do obejrzenia całego filmiku, ponieważ te dwie różne talie mogą też coś dopowiedzieć, prawda? Mogą karty rezonować ze sobą. Już często tak bywało, więc zapraszam też do obejrzenia całego filmiku. Wybierzcie grupę i zobaczymy zaraz odpowiedź na pytanie. Kochani, witam Was oczywiście najserdeczniej, najgoręcej. Zapraszam Was do lajkowania z kciuczkiem w górę, komentowania. Napiszcie mi komentarz, czy wróżba rezonuje. I proszę Was również o komentarze, nawet króciutkie, smajlik, uśmiech, jedno słowo, jedno zdanie, bym czuła Waszą obecność. Oczywiście wszystkich nowych Państwa zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Zostańcie proszę ze mną i patrzcie na codzienne filmiki z różnymi wróżbami. Kochani Państwo, więc również robię wróżby indywidualne. Zapraszam potrzebujących na wróżbę indywidualną. Napiszcie mi e-maila, a ja wyślę Wam warunki takich wróżb. Oczywiście mój adres e-mailowy znajdziecie na moim kanale, w filmikach, pod filmikiem, w komentarzach. Zapraszam. Dobrze, i teraz zaczynamy. Zaczynam od grupy pierwszej. Grupę drugą odstawiam na razie na bok. Karty Tarota. Jakiej relacji on z Tobą pragnie? 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 No, kochani, tutaj mamy, że on nie może się sam jeszcze zdecydować, być może się namyśla, a być może nawet ma tutaj wybór, ty i jeszcze ktoś inny, tak? I się zastanawia, lub ty i jego wolność, niezależność, ty lub po prostu zupełnie jakaś inna jego droga czy inna kobieta. Nie może się on sam jeszcze zdecydować, nie wie, namyśla się i zastanawia, jest jeszcze pasywny, jak widać, siedzi, nic nie robi i chce podjąć decyzję, tak? Czyli tutaj ma jakiś wybór. Na pewno chce równowagi, balansu w relacji dawanie i branie w równej mierze, czyli dwóch partnerów na różnych warunkach też
nieskończoności ta energia damsko-męska, tak, Jin-Jan, przepływająca, pięknie uzupełniająca się i cudowne tutaj damsko-męskie wibracje, także na pewno chce dawania i brania w równej mierze. As mieczy mówi również, że jest on teraz ja w głowie, tak? Myśli bardzo, tutaj widzicie, skrupulatnie. As mieczy mówi o szansie, owszem, ale siła intelektu, nowe pomysły, bardzo tutaj intensywnie myśli właśnie, widzicie, na poziomie głowy, na poziomie mentalnym, co z tą relacją. Czyli tutaj on tylko jakby w głowie zastanawia się, co ma zrobić. I tutaj bardzo długo ten rozwój może potrwać, tak? Tutaj znowu mamy damsko-męską energię przepływającą w Jin-Jan nieskończoności, balans, długi czas rozwoju, zastanawianie się, tutaj cierpliwość, wstrzemięźliwość, pozostawić po prostu te zdarzenia, by się toczyły, ale na pewno odpowiedź na nasze pytanie, jakiej relacji on z Tobą pragnie, czy jaką by relację tutaj widział, to 9 pentakli. 9 pentakli to oczywiście relacja stabilna, szansa, potencjał na relację trwałą, długotrwałą, solidną, stabilną, po prostu on też szuka stabilności. Tutaj jakby on dąży konsekwentnie do sukcesu, szuka czegoś odpowiedzialnego, sam jest zdyscyplinowany i odpowiedzialny, dąży do własnej satysfakcji i chce na pewno tutaj związku stabilnego i widzi w Tobie partnerkę do takiego związku stabilnego, solidnego, długotrwałego, porządnego. Więc na pewno jesteś tutaj kimś dla niego wartościowym, gdzie on by chciał tutaj coś rzeczywiście, by się powoli rozwinęło. Myśli o tym, zastanawia się i na razie jeszcze jest pasywny, pełen przemyśleń. Także taka była odpowiedź grupy pierwszej. Dziękuję serdecznie, grupo pierwsza. I zapraszam kochaną grupę numer 2. Grupa numer 2 to Talia Lenormanda i Kryształ Górski. Jakiej relacji on z Tobą pragnie? 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 No tutaj mamy, kochani, rzeczywiście to samo. On na razie obserwuje, zastanawia się, jak widzicie, analizuje, podgląda Ciebie, patrzy, co Ty robisz, co postujesz, co piszesz, czy do niego piszesz, czy dzwonisz, czy za nim biegasz, czy może go sprawdzasz. Tutaj on sam też patrzy, sprawdza i myślę, że on analizuje. Tutaj mamy, on chce Ciebie zaprosić, chce na następne spotkanie się umówić, chce wysłać Ci wiadomość, czy wiadomości, chce komunikacji. Dla niego jest na razie jeszcze wszystko zagmatwane. Widzi tu jakieś potencjalne być może przeszkody. Chciałby, by te przeszkody przeszły, tak? By się po prostu sytuacja wyklarowała. Sytuacja jeszcze nie jest klarowna między Wami, jaka relacja. I tutaj będzie od niego wiadomość. On będzie chciał napisać, będzie chciał komunikować, będzie chciał porozmawiać,
będzie chciał tutaj mądrze podjąć może decyzję, będzie chciał z Tobą tutaj, myślę, wymieniać wiadomości, ponieważ on chciałby związku stabilnego, chciałby zarzucić kotwicę, chciałby po prostu coś trwałego, solidnego, stabilnego i chciałby przy Tobie zostać, przy Tobie coś zbudować. Przy Tobie czuje się on na pewno stabilnie i takiego stabilnego związku on by chciał. Tutaj zastanawia się on oczywiście nad tym jeszcze i podgląda, patrzy, myśli. Także dwie grupy bardzo podobne. Widzicie Państwo, że bardzo karty tutaj ze sobą współgrały. Także napiszcie mi w komentarzach, kochani Państwo, czy rezonuje to z Wami i co myślicie, którą grupę wybrałyście, czy to pasowało. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam Was najmocniej i życzę, by ta wróżba się wszystkim spełniła. Do usłyszenia już wkrótce.